Moskwa, DPD Łódź. Witam, Grzegorz z tej strony, trasa SRS. Pod który dok mam podjechać? Puszczę się po 65 rampę. Firma powstała zaraz po zmianach systemowych w 1991 roku w Warszawie i zaczynaliśmy w bardzo ciekawy sposób. Zaczynaliśmy od motocykli, które jeździły po Warszawie i rozwoziły listy, korespondencje dla firm międzynarodowych. I od tego wraz ze wzrostem zainteresowania tego typu usługami nastąpił też rozwój firmy DPD. DPD w Polsce procesuje każdego dnia około 1 000 000 przesyłek. Możemy taką ilość procesować, dlatego że mamy bardzo efektywną infrastrukturę. Opis Zgierzu jest kontynuacją udanej wieloletniej współpracy pomiędzy Panattoni i DPD. Do tej pory udało nam się sfinalizować 23 umowy najmu na łączną powierzchnię około 100 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt ten jest przykładem typowej realizacji build to suit, czyli został stworzony z myślą o specyficznych potrzebach klienta. W tym miejscu oznacza to, że musieliśmy dostosować się do bardzo rozbudowanej specyfikacji klienta, aby mógł on zoptymalizować procesy logistyczne. Hubert, Hubert. Jak wygląda załadunek na doku 15? 20%. Dobra, obserwuj i jak coś, to w odpowiedniej chwili przełącz na dok 12. Okej. W naszym oddziale aktualnie procesujemy około 50 tysięcy paczek dziennie, ale przy obecnej technologii, którą tu mam zastosowaną, nasze możliwości wzrastają do 90 tysięcy paczek. Technologia, którą tutaj zastosowaliśmy, dała nam możliwość zautomatyzowania procesu, który wcześniej wykonali pracownicy. Na podstawie danych zawartych na etykiecie analizuje, na którą grupę kurierską ma trafić ta paczka. Dodatkowo mamy możliwość tutaj sortowania paczek po jej objętości. Możemy dzięki temu odseparować paczki z branży e-commerce, foliopaki, koperty. Sorter jest oparty na szynie elektromagnetycznej, podobnie jak pociągi w Japonii. Jest elektromagnes i główna część sortera za skanerem się porusza na tym elektromagnesie. Powiedz, jak będziesz gotowy. Hubert, jak możesz, to zorientuj się, czy na placu mamy jakąś wolną naczepę z nośnikami. Skontaktuję się z rotacyjnym i dam ci znać. Zgierski obiekt jako pierwszy wykorzystuje technologię nowego sortera w tak dużej skali, jeśli chodzi o powierzchnię. Montaż tego typu sortera automatycznego trwa około 6 miesięcy, co oznaczało dla nas konieczność przekazania obiektu na pół roku przed datą dostarczenia. Rynek e-commerce szczególnie się zmienił w ostatnich 5 latach. Pandemia była zdecydowanie akceleratorem rynku e-commerce'owego, czy tego, co oferują zakupy online. Z drugiej strony obserwujemy dzisiaj efekt postpandemiczny, a więc ci, którzy dokonywali zakupów, no, są wiernymi konsumentami. Dla nas bardzo ważną rzeczą jest wydajność infrastruktury, ale z drugiej strony bardzo ważne jest dla nas działanie zgodnie z pewnymi celami środowiskowymi. Mamy bardzo ambitny cel, net zero do 2040 roku, a więc zmniejszenie o 90% redukcji gazów cieplarnianych. Tym samym szukaliśmy partnera, który będzie w stanie spełnić nasze oczekiwania, ale również będzie dzielił nasze wartości związane z tym, żeby budować rozwiązania, które są odpowiedzialne względem środowiska i względem otoczenia. Obiekt uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. BREEAM to przede wszystkim ekologia. Jeśli chodzi o rozwiązania zastosowane na tym obiekcie, mamy do czynienia z 14 stacjami do ładowania samochodów elektrycznych, zegar astronomiczny, który kontroluje oświetlenie zewnętrzne. Zapotrzebowanie na energię w obecnym budynku jest dużo niższe niż w obiekcie referencyjnym. W najbliższej przyszłości DPD planuje montaż paneli fotowoltaicznych, które mają na celu redukcję zużycia energii elektrycznej. Obiekt został zbudowany na dawnej ziemi rolnej o bardzo niskiej bioróżnorodności, natomiast Panattoni pod okiem ekologa nasadziło bardzo dużo gatunków roślin, które zmieniły nieużytek w istny ogród. Jesteśmy dumni z tego, że poprzez tą infrastrukturę, jaką mamy, i przez naszych ludzi, nasze usługi są oceniane przez klientów na poziomie ponad 80% w trakcie badania NPS. Co dla nas naprawdę powodem do dumy, ale również skłania nas do tego, żeby powiedzieć dziękujemy za to, że klienci wybierają nas jako swojego dostawcę, operatora logistycznego.